tym odcinku zapoznam Was ze skórzanym workiem, jaki posiada każdy mężczyzna, czyli z workiem moszynowym. Zatem, po czym poznać, czy worek moszynowy, czy stary? Po zwisie. Jeżeli w ciepły dzień jajka są niżej niż żołędź, to oznacza, że worek już swoje lata świetności ma za sobą. To jest oczywiście bzdura, taki żarcik. Niestety dyskryminuje panów z mniejszym przyrodzeniem. A co gorsza, oskarża młodzież o to, że ich worek jest stary. Worek moszynowy jest jednym z nielicznych narządów, który utrzymuje to, co powinno być wewnątrz na zewnątrz. Dlaczego? Już Wam opowiadam. Dlaczego jest na zewnątrz? Przecież nasze jajka są takie delikatne. Sam Konfucjusz powiedział, że dopiero jak komar usiądzie na Twojej mosznie, zrozumiesz, że przemocą nie jesteś w stanie rozwiązać każdego problemu. Moszna z reguły jest troszkę ciemniejsza niż skóra na reszcie ciała. Jest to spowodowane podwyższoną pigmentacją tego obszaru ciała. Na naszej sakwie na białe złoto możecie zobaczyć przebiegającą linię, która jest częścią błony kurczliwej dzielącą nasz worek na dwie części, po jednej na każde jajko. Ciekawostka, na wczesnym etapie życia płodowego te połówki to zaledwie wzgórki, które u kobiet wykształcają się w wargi sromowe, a u mężczyzn w worek moszynowy. A wzgórki, o których mówiłem, są takie same u obu płci i nazywają się fałdami wargowo-mosznowymi. Dlaczego sakwa na białe złoto? Dlatego w mosznie znajdują się męskie precioza, które produkują plemniki i testosteron. Trochę statystyk. Jądra z reguły mają długość około 5 cm, szerokość 3 cm i ważą od 10 do 15 gramów. Zatem przypominają raczej piłkę do futbolu amerykańskiego lub do rugby, niż do piłki nożnej. Także pytanie, kto ma jaja, piłkarze czy rugbyści? A z drugiej strony pytanie, kto jest delikatniejszy? Wyobraźcie sobie, że jądra nie są od samego początku w mosznie. Są umieszczone w jamie brzusznej, gdzie są kształtowane m.in. pod wpływem testosteronu. Po pewnym czasie jądrowody ściągają jądra w kierunku pachwi, a dalej w kierunku moszny. Już w połowie ciąży jądra znajdują się w kanale pachwinowym. Tuż przed porodem podwyższone ciśnienie przeciska z kanału pachwinowego jądra do moszny, pozostawiając ten kanał jeszcze otwarty. Dlatego często zdarza się tak, że ten kanał się nie zamyka i na przykład mamy uczucie, że nam się jądro cofa i wchodzi do brzucha. Około 3-4% chłopców rodzi się z jądrami w kanale pachwinowym lub jeszcze w jamie brzusznej. Nazywa się to wnętrostwem. Kanał biegnący z jamy brzusznej do worka moszynowego pozostaje częściowo lub całkowicie otwarty. Wtedy mamy sytuację, w której jądro może sobie wędrować tym kanałem. Panowie, nie przejmujcie się, jeżeli jedno jądro jest większe od drugiego, bo to jest stan naturalny. Również wysokość jąder w mosznie jest różna. Natura zabezpieczyła nas przed tym. A zrobiła tak. Podsumowując, dlaczego worek mosznowy jest na zewnątrz, gdzie mamy tak delikatne jąderka narażone na ciągłe obijanie? Otóż dlatego, żeby plemniki były w lepszej formie. Worek utrzymuje temperaturę na poziomie 35 stopni Celsjusza. Wnętrze ciała, jak wiemy, około 36,7 lub 36,6, w zależności od tego, jaki gorący jesteś. Niższa temperatura utrzymuje plemniki w lepszym stanie. Dlatego, panowie, czasami warto wstać od biurka, przejść się i podyndać worem na zewnątrz. Jeszcze jest jedna teoria wysnuta przez teoretyków ewolucji. Jest to teoria pawia. Tak jak paw, im większy ma ogon, im więcej tam jest kolorów, tym bardziej przyciąga samice. Tak, teoretycznie worek zewnętrznie powinien pokazywać, jakim jesteś pięknym, wspaniałym, twardym facetem. Jednak nie polecam tej teorii testować. O tym mówiłem w odcinku Dick Pic. Przenieśmy się zatem do produktu naszych jąder, czyli do nasienia. Mówi się, że utrzymanie worka moszynowego w dobrym stanie zabezpiecza nasienie przed tym, żeby było w gorszej kondycji. Nie jest to do końca prawdą. Najważniejszy jest styl życia. Pozbawiony stresu, pozbawiony ciężkiej pracy i obfity w słońce i piękne doświadczenia życiowe. Jak będziesz uśmiechnięty, twoje plemniki też będą uśmiechnięte. Potwierdza to statystyka wyciągnięta z kliniki leczącej bezpłodność. Na 849 par, które nie zdecydowały się na leczenie w tej klinice, którym udało zajść się w ciążę, aż 730 par spłodziło potomka podczas
wakacji, urlopu lub życiowego momentu, w którym było po prostu luźniej i przyjemniej. Zdrowy tryb życia. Jaki to jest? Sami sobie odpowiedzcie. Na koniec poczęstuję Was małym sucharkiem odnośnie tego, kto ma większe prawdopodobieństwo przeżycia, upadając z dużej wysokości. Oczywiście mężczyźni, ponieważ mają dodatkowy spadachron ratunkowy, ale tylko w ciepłe dni. Do zobaczenia. Mateo Owiak, magister, inżynier, praktyk seksualny.